Płocka Galeria Sztuki zaprasza. To, co znamy. Jacek Malczewski. Wigilia na Syberii. Obraz ten przedstawia Wigilię na dalekich rubieżach głębokiej Syberii. Obraz bardzo piękny, ale równocześnie bardzo smutny. Tajemniczy, choć nostalgiczny. Syberia Polakom, Polsce kojarzy się oczywiście z zaborami. Z zaborem rosyjskim, z zsyłką na Syberię oraz tułaczką. Tutaj jest pokazana scena grupy mężczyzn podczas wieczerzy wigilijnej. Bardzo piękna scena. Malczewski oddaje nastrój, oddaje prostotę syberyjskiej wsi, syberyjskiej chaty, jednocześnie okazując bardzo piękne portrety postaci męskich. Widzimy zarysowane piękne oczy, twarze, fizjonomię męskich postaci. Jednocześnie widzimy ubogość i kruchość tego pięknego święta. Wigilia, jak wiemy, jest bardzo ważna dla Polaków. I tym obrazem Jacek Malczewski chciał oddać to, co piękne w tym święcie, ale też ukazać, że każdy obchodzi je inaczej. W 1892 roku na Syberii, na zsyłce, tak właśnie obchodzono ten wieczór wigilijny. Także powinniśmy się troszeczkę zastanowić nad tym, jak spędzamy ten dzień, jak on jest ważny. Dzieło skupia na sobie nie tyle swój artyzm, tyle co właśnie ten dzień. Ten jeden dzień w roku, który chcemy spędzić razem. Płocka Galeria Sztuki zaprasza. To, co znamy. Jacek Malczewski. Wigilia na Syberii.